Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem test samochodu używanego, czyli czegoś, od czego ja zacząłem swoją przygodę z YouTube'em, a czego dawno na moim kanale nie było, ale nadarza się świetna okazja, ponieważ chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak przez 3 lata od odbioru z salonu spisywała się u nas Toyota CHR. Nagrywam ten film, ponieważ dostałem bardzo wiele pytań o to auto od Was. Często pytacie mnie o nie, na przykład przy okazji testów innych samochodów, tak jak ostatnio była Honda HR-V. I bardzo często też, jak ja coś mówię o skrzyniach bezstopniowych, to często wspominam o tym samochodzie, no bo mam z nim kontakt non-stop. Także moje doświadczenie w tym aspekcie, w tym modelu jest największe, jeśli chodzi o skrzynie bezstopniowe. Dlatego postanowiłem po pierwsze o niej opowiedzieć, po drugie chciałbym Wam pokazać, bo też wiem, że wielu z Was jest zainteresowanych tym, ile kosztuje utrzymanie auta hybrydowego i wiele osób, nie mając styczności z czymś takim, boi się na przykład, że nie wiem, serwis może jest jakoś dużo droższy, co z tą baterią i tak dalej, i tak dalej. Także nie będę dzisiaj robił testu samochodu, bo już go zrobiłem. Wrzucę Wam gdzieś tutaj kartę czy link w opisie, jeśli chcecie sobie obejrzeć ogólnie test tego auta, to możecie kliknąć w link. A dzisiaj skupimy się na takim podsumowaniu tego 3-letniego okresu wraz z kosztami, jakie trzeba ponieść na utrzymanie takiego auta. Także jedziemy. Na początek słowo do osób, które zainteresowane są używanym samochodem, czyli na przykład taką Toyotą CHR. Co prawda ten egzemplarz nie jest do sprzedania i nie pytajcie mnie o to, ale szukając samochodu używanego trzeba zrobić wszystko, aby sprawdzić jego dotychczasową historię, a dzisiaj możecie to zrobić w szybki, prosty i wygodny sposób na stronie carvertical.com, na której możecie dowiedzieć się, czy na przykład sprzedając taki samochód, może miałem jakąś stłuczkę, a może kombinowałem coś z przebiegiem, a może ten samochód w ogóle jest kradziony. Także naprawdę niewielkim kosztem i co ważne szybko, możecie to dziś sprawdzić bez wychodzenia z domu i po prostu nie dać się oszukać. Warto to zrobić, jak już macie upatrzony konkretny egzemplarz. Bądźcie czujni i korzystajcie. Carvertical.com. A my przechodzimy już do tego konkretnego egzemplarza. Na początek tylko dodam, że przez natłok obowiązków nie bardzo mam jak zrobić dużo zdjęć, tak jak zawsze, bo mam inne samochody testowe też i no nie dam rady zrobić wszystkiego, więc będę posiłkował się zdjęciami, które robiłem poprzednio w dużej mierze, ale myślę, że one są fajne po pierwsze, po drugie, i tu już przechodzimy do ważnego aspektu. Ten samochód dzisiaj wygląda dokładnie identycznie, tak jak podczas odbioru z salonu. Czemu jest to ważne? No wiadomo, lakier. I tutaj są ważne dwa aspekty. Po pierwsze, samochód nie miał odpukać żadnej stłuczki, wypadku, nic, więc tu jest nienaruszony. A druga rzecz, mimo że to jest kolor czarny, czyli w sumie najcięższy do utrzymania i taki, który rysuje się najbardziej widać te rysy, to tych rys po prostu nie ma w ogóle. I zaznaczę, że my nie korzystamy z myjni automatycznych, tylko myjemy własnoręcznie ten samochód na myjniach ręcznych, więc tutaj ma łatwiej. Ale na lakierze nie ma żadnych odprysków, jakiś tam... Wiadomo, że to tak jak ze zwykłego użytkowania jakieś tam mikroryski są, to jest normalne, ale zero rdzy. To trochę może chore, żeby się cieszyć, że w 3-letnim samochodzie nie ma rdzy, no ale cieszę się, bo tej rdzy nie ma w ogóle i zdecydowanie stwierdzam, że lakier jest bardzo porządny, bo nie dzieje się z nim kompletnie nic, czyli tak jak po prostu powinno być, no ale wiemy, że nie w każdym przypadku tak dzisiaj jest, także o tym wspominam. Druga bardzo ważna rzecz w przypadku samochodów, które użytkujemy przez jakiś czas, to awaryjność. I w przypadku tego samochodu zdecydowanie powinienem użyć słowa bezawaryjność, bo mimo że to jest samochód należący już do no, zdecydowanie nowszej generacji Toyot, to podtrzymał ten, no nie mit, bo mit to coś nieprawdziwego, tę opinię, że Toyota jest bezawaryjna i ja to mogę zdecydowanie potwierdzić. Dlaczego? Ponieważ przez 3 lata wydarzyły się w zasadzie 3 rzeczy z tym samochodem. Pierwsza rzecz to kompletna pierdoła, czyli zepsuł się projektor, który z lusterek rzuca znaczek na podłogę CHR. On oczywiście bardzo fajnie wygląda, to zobaczcie sobie. To jest taka zabawka, gadżet, ale to padło i tutaj warto powiedzieć, że to nie jest jednostkowy przypadek, tylko Toyota ma z tym jakiś problem, ponieważ wiem, że wymieniane są te projektory hurtowo. Jak dzwoniłem do serwisu, żeby powiedzieć, że coś takiego się stało, to w zasadzie nawet nie musiałem za bardzo tłumaczyć, tylko od razu, a tak, dobra, to oczywiście proszę przyjechać, wymienimy i faktycznie zostało to wymienione bez żadnego problemu od ręki. Także to w zasadzie nie ma tematu, tu jest bardzo dobrze to rozwiązane, ale się psuje. Druga rzecz, też pierdoła. Jest tutaj problem z mikrofonem od zestawu głośnomówiącego i wiem, że to też jest problem, bo wielu użytkowników na to narzeka. Po prostu ktoś, z kim rozmawiacie, słyszy Was słabo, tak trochę z zaświatów, jak my to mówimy, więc też jest to problem, ale to też nie jest nic strasznego. I trzecia rzecz, to też nie jest nic strasznego, ale to już jest rzecz upierdliwa, a w zasadzie była, ponieważ przez 3 lata
Jedyny taki problem, który mieliśmy z tym samochodem, to był rozładowujący się akumulator. I troszeczkę Wam o tym opowiem, żebyście też mieli jasność. Ten samochód ma idealne warunki pod kątem tego, że ten akumulator nie powinien się rozładowywać, ponieważ jeździ w zasadzie codziennie i jeździ, nie przejeżdża odcinków kilometr wyłączany, 2 km wyłączany, tylko jeździ odcinek minimum 20 km w jedną stronę. Jeździ też w trasę, więc pod tym względem nie ma co myśleć, że to samochód miejski, bo mi się zdarzało wielokrotnie, że używając samochodu na przykład na takich bardzo krótkich odcinkach, te akumulatory potrafiły padać i ja się nie czepiam wtedy, bo to jest zupełnie normalne. Może się to zdarzyć, ale tu nie powinno. To raz, żebyście mieli taką świadomość. A co się stało? Zdarzyło się kilka razy, 2 albo 3 razy, że nawet po 2-3-dniowym postoju, bez odpalania, podchodziliśmy rano do samochodu no i nie odpalał, bo akumulator padł zupełnie całkiem. Raz niestety zdarzyło się to nawet gdzieś tam na wyjeździe nad morzem, także to był pewien problem. Taki, który no, unieruchomił samochód, także wiadomo, że to było coś niefajnego. Po którymś razie wymieniliśmy akumulator na nowy i gdzieś po 2-3 miesiącach stało się znowu to samo. Samochód był w serwisie, był sprawdzany, twierdzono cały czas, że jest wszystko ok. Muszę w tym momencie koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ gdzieś po 2 latach od zakupu zostało zainstalowane to urządzenie, czyli wideorejestrator, który na pewno mógł się troszeczkę dołożyć do tego, co się wydarzyło. Tyle, że stało się to też chyba raz przed jego dołożeniem, także coś tutaj było nie tak i sytuacja jest o tyle dziwna, że może inaczej. Takie wideorejestratory działają oczywiście na takiej zasadzie, że one nagrywają nawet jak samochód nie jedzie i są tak zaprogramowane, że jeśli wiedzą, że napięcie akumulatora spada poniżej jakiejś tam wartości, to po prostu się wyłączają, aby tego prądu nie pobierać. My podczas którejś wizyty, jak już szukaliśmy problemu i nie mogliśmy go znaleźć w samochodzie, przeprogramowaliśmy jeszcze raz rejestrator, aby ten próg, kiedy rejestrator się wyłącza, był troszkę wyższy. Czyli ten próg rozładowania akumulatora podnieśliśmy. Oddałem wtedy też samochód do serwisu na kilka dni. Stał tam bodajże 4 noce. Po 4 nocach został odpalony. No i oczywiście co się stało? Nic. Odpalił, jak to najczęściej w takich sytuacjach bywa. Przy czym muszę zaznaczyć, minęło już kilka miesięcy od tego czasu i nie ma kompletnie żadnego problemu. Ja nie wiem, czy coś zostało zmienione, czy po prostu jakaś złośliwość rzeczy martwych, czy co, to też się zdarza, ale odpukać od kilku miesięcy jest wszystko ok i ten problem po prostu zniknął. Odnośnie też stanu, w jakim jest auto, oddawałem samochód po raz pierwszy, bo po 3 latach trzeba oddać samochód na pierwszy przegląd techniczny do stacji kontroli pojazdów, bo oczywiście jak kupicie samochód nowy, to przez pierwsze 2 lata tego nie robicie. Oddałem po 3 latach i kompletnie zero zastrzeżeń. No i pojechałem też na przegląd standardowo, który w naszym przypadku robimy co roku. Przeglądy są co 15 tysięcy. No i zatrzymajmy się troszeczkę na kosztach. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jak widzicie, pierwszy przegląd kosztował niecałe 900 zł brutto. Wykonaliśmy go po 15 tysiącach kilometrów, czy w zasadzie po roku, bo u nas się to mniej więcej zgrywa zawsze. W przypadku tego samochodu wymieniono standardowo filtry, olej, a całkowity koszt myślę, że zdecydowanie do przyjęcia. Drugi przegląd po 2 latach użytkowania, po przejechaniu 30 tysięcy km, kosztował już troszkę więcej, bo 1255 zł brutto. Z rzeczy, które głównie doszły, to płyn hamulcowy, ozonowanie wnętrza, to oczywiście na życzenie. I tu musicie wiedzieć, że co drugi przegląd w Toyocie będzie zawsze droższy, bo to jest tak zwany większy przegląd. No ale ten drugi przegląd zawsze musicie przyjąć, że czy co drugi przegląd będzie trochę droższy. Przy trzecim przeglądzie po 45 tysiącach po 3 latach wróciliśmy znowu do kwoty poniżej 1000 zł brutto. Znowu wymieniono standardowe rzeczy, co potwierdza, że z samochodem po prostu nic się nie dzieje. No i to, co najbardziej zwraca uwagę, cały czas nie mamy na fakturze wymiany ani klocków, ani tarcz. Także jak widzicie, zupełnie nie ma się czego obawiać. Jeśli macie w głowie takie założenie, że to jest hybryda, więc pewnie przeglądy razy 2 i tak dalej, nic takiego się nie dzieje. Najbardziej zaskakująca rzecz jest taka, i tutaj po raz pierwszy mogłem to porównać naprawdę. Często na pewno słyszycie, że w hybrydach się na przykład rzadziej wymienia klocki, bo te samochody potrafią też trochę inaczej hamować. To też już nie będę wnikał tutaj w szczegóły, ale zauważcie jedną rzecz. Prawie 50 tysięcy kilometrów i ja byłem pewny, że na tym przeglądzie, który teraz robiliśmy, klocki będziemy wymieniać. Naprawdę mega się zdziwiłem, że tego nie dokonano, ze stwierdzeniem, że są w bardzo dobrym stanie. Mnie się coś takiego jeszcze nigdy nie zdarzyło. Fakt, że to nie ja jestem głównym kierowcą tego samochodu, ale też często nim jeżdżę i nie zdarzyło mi się, aby przez 50 tysięcy kilometrów nie wymienić ani razu klocków. Ja już się nawet zastanawiałem, że może tarcze będą do robienia, a zobaczcie, jaka jest sytuacja. Także tu naprawdę szapoba. No i można po prostu podsumować, że koszty użytkowania takiej hybrydy są bardzo zbliżone do standardowych silników benzynowych.
Z baterią odpukać oczywiście, ale kompletnie nie dzieje się nic złego. Myślę, że nie trzeba się zupełnie bać takiego samochodu. On podtrzymuje zdecydowanie opinię o tym, że Toyoty to są kompletnie bezawaryjne samochody, bo to, z czym mieliśmy do czynienia w tym modelu, to kompletne pierdoły. Odnośnie kosztów, pewnie powinienem powiedzieć troszkę o ubezpieczeniu, ale wybaczcie, że tego nie zrobię, bo uważam, że to troszeczkę nie ma sensu, ponieważ ta rozbieżność między tym, jaką na przykład ja mam ofertę, a wy możecie mieć, może sięgać, nie wiem, 200%, bo to wszystko zależy od warunków, od ubezpieczyciela, od was i tak dalej, więc nie będę tego tematu jakoś szerzej poruszał. On ma sens w przypadku odbioru samochodu z salonu i pakietów dealerskich, które mogą być lepsze lub gorsze, ale w przypadku samochodu używanego ominę ten temat. Kilka spostrzeżeń odnośnie samego użytkowania auta. Tak jak powiedziałem, testu nie będę robił, no ale po 3 latach można jakieś rzeczy zauważyć nowe albo podtrzymać stare. Także najważniejsza rzecz to jest skrzynia bezstopniowa ECVT, ponieważ to jest temat, który wzbudza wiele kontrowersji przy testach innych samochodów. Wielu z was do mnie pisze, do mnie ogólnie, że inne testujące osoby, po co czepiacie się tych skrzyń bezstopniowych i tego wycia. Powiem wam tak, ja zdecydowanie rozumiem i umiem sobie wyobrazić, że wiele osób nawet tego w ogóle nie zauważy. Szczególnie grupa docelowa takiego samochodu jak Toyota CHR. I okej, ja w pełni to podtrzymuję, tylko pamiętajcie, że ja testując samochody robię to totalnie subiektywnie. Ja mówię o swoich odczuciach, nie staram się nawet robić testu obiektywnego, bo to nie ma sensu. Każdy z nas odbiera samochód subiektywnie, jakbym miał to robić, starać się to robić obiektywnie, to bym mówił nie to, co czuję. A uważam, że sens takiego kanału, jak ja mam, jest taki, żeby tylko i wyłącznie robić to, co ja uważam. Dlatego mówię o swoich odczuciach i nie przekona mnie nikt, nie wiem, może za 5 lat się to zmieni, ale dzisiaj, że taka skrzynia bezstopniowa CVT, ja wiem, że to jest ECVT, ale szybciej mówić CVT, więc ja tak będę mówił, to taka skrzynia CVT po prostu wyje i to nie jest przyjemne. Zakładam też, że gdybym jeździł tylko takim samochodem, to pewnie przyzwyczaiłbym się do tego szybciej, pewnie mniej by mi to przeszkadzało. Ja się oczywiście do tego przyzwyczaiłem. Ja wiem, wsiadając CHR-kę, że to będzie wyło i to jest normalne w tym aucie, ale to nie jest przyjemne. I nie dam sobie wmówić, że to jest, wchodząc w to, jak to jest zrobione i po co, no to nagle mam stwierdzić, no tak, to teraz rozumiem i to jest fajne. To może być fajne pod kątem pewnych rozwiązań technicznych czy oszczędności i tak dalej, ale pod względem wizualnym i przyjemności z użytkowania przyjemne nie jest. Takie jest moje zdanie. Nie trzeba się z nim zgadzać. I też 2 słowa odnośnie oszczędności takiego samochodu. Zakładam, że kupując hybrydę chcecie mieć po prostu bardzo oszczędny samochód i to w 100% zrozumiałe, bo tu o to chodzi. I to jest samochód, który w tym aspekcie w mieście sprawdzi się wręcz wzorowo. To jest samochód, który potrafi palić w mieście 4-4,5 litra, także wyniki są genialne. Prosta rzecz. Ja ten samochód tankuję za 130-140 zł. I jak wsiadam, to pokazuje mi zasięg 800 km. No jest to coś niesamowitego. On oczywiście tych 800 nie przejedzie, ale jeśli będę jeździł tylko w mieście, to ten wynik będzie mocno zbliżony. Także to jest rewelacyjna rzecz. W trasie jest tak, jak to bywa w hybrydach, czyli odwrotnie. Jak byliście przyzwyczajeni, na przykład jeżdżąc dieslem, no to w mieście wam palił na przykład 9, a na trasie wam palił 4. Tu jest odwrotnie. Ten samochód na autostradzie pali nawet ponad 8 litrów. Także jest odwrotnie. I miejcie tego świadomość, bo zdarzyło mi się słyszeć takie opinie, że kurczę, kupiłem hybrydę, jeżdżę, ona mi pali 8-9 litrów. No tak, ale jak jeździsz cały czas po autostradzie, latasz 150-160, to będzie tak palić, bo hybryda tego rodzaju jest bardzo oszczędnym samochodem, ale właśnie w mieście. I to zdecydowanie się sprawdziło przez te 3 lata. Potwierdzę też, że jest dosyć głośno. Na trasie, w mieście to zupełnie nie przeszkadza. Także w zasadzie można powiedzieć, że moje spostrzeżenia wcześniejsze się potwierdzają w 100%. Ten samochód ma w zasadzie dla mnie 2 wady, czyli wycie skrzyni i to, że jest dosyć średnio wyciszony na trasie. No i może multimedia też powinny być troszkę nowocześniejsze, a cała reszta w tym samochodzie jest naprawdę świetna. Jeśli lubicie crossovery, jeśli chcecie hybrydę, to ja z czystym sercem mogę taki samochód polecić. Mogę też polecić taki samochód jako używany, bo jak traficie na dobry egzemplarz, to jestem przekonany, że będziecie z niego bardzo zadowoleni. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie takiego samochodu, jeśli ja czegoś nie poruszyłem, to piszcie śmiało automotovlog@gmail.com albo na Instagramie będzie najprościej, najszybciej, także zapraszam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania albo po prostu w komentarzach pod filmem, aby takie informacje mogły dotrzeć do większej grupy osób. Piszcie śmiało, ja staram się zawsze odpisywać. I co, jeśli zastanawiacie się nad CHR-ką, nad tym, czy jest to samochód godny uwagi, to zdecydowanie jest. Ja dziękuję za dzisiaj i żegnam się z wami. Do następnego. Cześć!